Siemano, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj mam dla was coś mega ciekawego, a mianowicie będziemy rozgrzewać ten nóż do niesamowitych temperatur, a następnie rozwalać nim te tutaj rzeczy. Mamy m.in. mentosy, kole, balon z Coca-Colą, oj to będzie ciekawe, slime i tak dalej, nawet pilot jest, czajcie. Mamy palnik, który będziemy go podgrzewać, sami widzicie już coś tutaj próbowaliśmy, testowaliśmy, także mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to wiedzcie, że będzie więcej takich kozackich odcinków, także kliknijcie w ten czerwony przycisk, subskrybuj następnie w dzwoneczek, który obok niego jest. W ten sposób nic was nie ominie. To wie, co będziemy rozwalać w kolejnym odcinku tym właśnie rozgrzanym nożem. Myślę, że możemy zaczynać. Pierwszą rzecz, może weźmiemy sobie tą cytrynę. Włączamy nasz palnik. Uwaga, uwaga, dobra, cyk. O, proszę bardzo. Mamy palnik i teraz rozgrzewamy nasz nóż. Zobaczcie, do niesamowitych temperatur. O, się dzieje z nim. No póki co nic, ale zaraz zacznie się dziać. Trochę może to potrwać, ogólnie nie róbcie takich rzeczy w domu. My je robimy po to, żebyście wy nie musieli. Zobaczcie, zaczyna się dziać. Nasz nóż powoli zmienia kolor. Oj, to będzie ciekawe. Wow, ty, on naprawdę zaczyna się robić taki niebieski wręcz. What? Zaraz przetniemy nim tą cytrynę. To są ostatnie chwile życia tej cytryny. Uwaga, uwaga. Nóż w pewnym momencie był już taki mega czerwony i myślę, że możemy już ciąć. Uwaga. Wow. Jaki odgłos, słuchajcie. Ale zapach dziwny. Patrzcie, jaki dym leci. Dobra, jeszcze dalej. Uo, dobra. Ta cytryna nie miała kompletnie szans. No dalej, jeszcze dotknij. O, patrzcie na to, cyk. Tutaj jeszcze przyłożymy. Uo, co się musi tutaj dziać teraz. Uwaga, o, jaki dym poleciał. Patrz, ona się gotuje wręcz. Masakra, ty, no z tej cytryny mało co zostało. Jeszcze słychać lekkie skwarki. To było genialne. Słuchajcie, cytryna, jak widzicie, jest tutaj ostro spalona. Może nie jakoś mega mocno, ale jednak jest. Najlepsze były odgłosy. Wszystko tak skwierczało, gotowało się. Potem wiadomo, nóż już przestał być tak gorący jak wcześniej, ale i tak była wszędzie para, no ogólnie działo się. Ale mamy jeszcze ciekawsze rzeczy, które przepalimy tym właśnie nożem. Może jeszcze bardziej go rozgrzejemy. Kto wie, jakie są granice jego wytrzymałości. Dzisiaj się przekonamy. Podgrzewam kolejny raz nóż, tym razem jeszcze bardziej niż ostatnio, ponieważ mam jeszcze lepszą rzecz do rozwalenia, a mianowicie ten właśnie pilot. Rozwalimy go sobie, przetniemy na pół, potem pobawimy się trochę guzikami. Jestem bardzo ciekaw, co się z nim właściwie stanie, czy nóż rozgrzany tak mega mocno da sobie w ogóle radę. W końcu to jest plastik, to jest dosyć trudne do rozwalenia gołymi rękami. Czy nóż rozgrzany do ponad 800 stopni da sobie radę z tym pilotem? Przekonamy się, oglądajcie, kładziemy go na naszą deskę, która mam nadzieję, że też to wytrzyma. A może przetniemy sobie deskę? Nie, nie wiem. Dobra, lecimy z tematem. Mamy nóż i teraz lecimy. O, czy da... Oj, patrz, tak przecina. Ej, i to całkiem dobrze sobie radzi. No dalej, na pół. O, nie, chyba koniec. To chyba już niestety koniec. No dalej, tak blisko. Prawie udało się go przeciąć na pół. Zaraz sobie ten nóż jeszcze dogrzejemy, bo niestety już stracił temperaturę, ale sprawdźmy jeszcze, czy coś się stanie, jak damy go tak na guziki. No z guzikami póki co nic się za dużo nie dzieje, ale zobaczcie, ten nóż. No nie wiem, czy będę chciał sobie nim jeszcze chleb smarować. Słuchajcie, podgrzewamy jeszcze raz ten nóż, ponieważ koniecznie musimy przeciąć ten pilot w pół. Drugie podejście i czy teraz się uda, uwaga? No dalej, dasz radę. Ciśniemy, ciśniemy go. To chyba nie przejdzie, no staram się jak mogę, leci wszędzie dym. O, no chociaż tak może. Zobaczcie, przepaliło tutaj przyciski. Ja nie mogę, zmieniły kompletnie kolor. No chyba nasz pilot już nie będzie się nadawał do przeglądania telewizji. Niestety nie udało się go idealnie przeciąć w pół, ale no musimy mu lekko pomóc. Uwaga, złamiemy go. Ej, patrz jak ładnie odchodzi. Zobacz, bo on tutaj był rozgrzany i teraz tutaj tak łatwo się go łamie w pół. O, już chyba wiemy, dlaczego nie dało rady. Nóż nie mógł sobie poradzić z tą częścią pilota. Ta płytka tutaj, która jest w środku, była ewidentnie za silna. Plastik nie miał kompletnie szans. Jak widzicie, został kompletnie stopiony, ale z tą płytką nie poszło tak gładko. Tak czy siak, nasz nóż, no, wygląda naprawdę nieciekawie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie z kolejnymi rzeczami. No, przyznał, że pilot faktycznie był dosyć hardkorowy. Mógł sobie nie dać rady, ale następne rzeczy ja mu kibicuję. Nie zatrzymujemy się z rozwalaniem następnych rzeczy. Tym razem
będą to tabletki musujące. Naprawdę nie mogę się doczekać, przeciąć je na pół, oby się tylko udało. Wyobrażacie sobie tabletki musujące takim nożem przecinać? Nie wiem czemu, ale naprawdę jestem podjarany tym efektem. Kładziemy je na naszą deskę, podgrzewamy po raz kolejny nóż i zabieramy się do przecinania. Uwaga, patrzcie na to, co się... Wow! Idealnie poszło, może da radę jeszcze. O nie, 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 wysypałeś, ale w sumie. Patrzcie, dobra, teraz tabletki. Wow, ej, dobra, po prostu za mocno przełożyłem, tak nie powinno być. Ale sam efekt fenomenalny. Dobra, mam jeszcze kolejny pomysł. Ale najpierw zobaczcie to, co się stało z naszymi tabletkami musującymi. Tak się tutaj spaliły, masakra. Nie wiem, czy wrzucilibyście taką tabletkę do wody. Szczerze wątpię. Podgrzejemy sobie po raz kolejny ten nóż. Mimo, że jest po takich przejściach, to nie odpuszczamy mu. Nóż podgrzany, możemy zaczynać. I tniemy, patrzcie, po raz kolejny. I teraz trafi na te tabletki, które tam jeszcze zostały. O, dawaj, do końca. No dalej. Ło, jak to wygląda. Dobra, tabletki od środka są praktycznie roztopione. Dobra, udało się. O, dobrze. Zobaczcie, jak te tutaj tabletki się roztopiły. Kra, i one są już właściwie tak stopione razem, że naprawdę nie da się ich stąd wyciągnąć. Są takie, o, jakie twarde. Teraz już przynajmniej wiecie, co się dzieje z tabletkami musującymi, kiedy przetniecie je nożem rozgrzanym do ponad 800 stopni. Na pewno taka informacja wam się przyda. Fajnie się to oglądało. Tyle dymu. W sumie zapachu trochę też, ale ten zapach nie jest akurat taki jakiś super przyjemny. Dobrze, tego nie czujecie, tylko po prostu to widzicie. Ale to nie koniec. Lecimy do kolejnych rzeczy. Następną rzecz, którą przepalimy, będzie taki oto glut z pudełka. Przepalimy go razem z pudełkiem, a potem osobno, ponieważ mamy, dwa takie gluty. Cyk, proszę bardzo. Całkiem ładnie się prezentuje. Trzeba przyznać, jest taki śliski, satysfakcjonujący. No wiecie, jak to gluty. Myślę, że po prostu każdy wie, co to jest glut, wie, jak wygląda i każdy lubi, kto nie lubi glutów. Dlatego teraz go sobie przetniemy i zobaczymy, co się stanie. Zaczynamy! Słyszycie ten odgłos? Pęka! Ja nie mogę, co tu się dzieje? Żeby tylko... Co się dzieje? No... Lol! On się gotuje tutaj! Puść! Puść się! O, nie chcę przeciąć do końca! Wow, ej, to jest jakaś masakra, nie? Ja aż się odsuwałem, bo to aż niebezpieczne było, no. Przestraszyłem się nawet tego gluta. Jak widzicie z naszego gluta, no, za dużo nie zostało. W sumie można to samo powiedzieć z nożem. Za ładnie nie wygląda, ale tylko jego mamy. Glut miał mega fajny odgłos. Jak wszystko bulgotało, naprawdę było to satysfakcjonujące. Glut jest fajny, ale przetapianie gluta jeszcze lepsze. Teraz przecinamy samego gluta. LOL! Co tu się działo, nie? O, jakie odgłosy, jakby glut jerdział, nie? Oj, to... No nieładnie, panie glucie, nieładnie. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Czy my go roztopiliśmy? Nasz nóż już kompletnie stracił temperaturę i normalny wygląd, ale efekt sami widzieliście, był naprawdę satysfakcjonujący. Dodatkowo ten głos, pierdzący glut, to całkiem ciekawe. Okej, teraz będzie coś naprawdę mocnego, a mianowicie przetniemy sobie taki napój, dodatkowo wstrząśnięty, więc teraz sobie go mega mocno wstrząśniemy, żeby podczas kiedy będziemy kłaść ten mega rozgrzany nóż, nasz napój wybuchł. Dlatego zmieniłem sobie koszulkę, bo boję się po prostu pobrudzić tamtą. Mam nadzieję, że to będzie mega dobry efekt i w ogóle, że ten nóż sobie poradzi z taką puszką. Dobra, myślę, że już jest idealnie. Kładziemy sobie to tutaj, cyk. I lecimy, uwaga. Nie, nóż sobie chyba z tym nie poradzi. Nie, jest za mało jeszcze rozgrzany. Podgrzewamy to jeszcze mocniej, żeby tym razem dał radę. Okej, przykładamy teraz. Uwaga. No i się powróciłem cały. Wiedziałem, że tak będzie. O nie, jaki odgłos. Dobrze, że zmieniłem koszulkę, serio, no wyjdź. Ale bulgocze. Nie chce mnie puścić ta puszka, no. O, lekki dym jeszcze się unosi. Ale myślę, że to już wszystko z tej naszej. No za dużo z naszego napoju nie zostało. Jak widzieliście, wszystko poszło również na mnie. Bardzo dobrze, że zmieniłem koszulkę. Na tej nic nie widać, ale naprawdę dostałem. Czuję tutaj lekko mokre, spodnie też oberwały. Tylko tak od razu na mnie poleciało. No ogólnie, efekt nie był taki zły. O, możemy jeszcze chyba się coś tutaj napić, co nie?
No, chyba jest całkiem dobrze. Za pierwszym razem puszka sobie poradziła z mieczem i wytrzymała ten opór, ale za drugim już nie miała kompletnie szans. Tym razem jestem przekonany, że za pierwszym razem rozwalimy plastikową butelkę, która w dodatku będzie wstrząśnięta. Wiecie, plastik to na luzie pójdzie. Oj, to będzie dobre. Widzieliście, jak bardzo pobrudziła mnie tamta puszka? Jeśli sobie to tak mega mocno wstrząśniemy, ciekawe co się stanie. No pewnie cały będę mokry. Już się tego boję. Mamy rozgrzany nóż i uwaga, teraz cyk. O! Ja nie mogę, dobra. Wow, jak poleciało, ty. Nie było aż tak źle, słuchajcie. Myślę, że jeszcze raz można podgrzać nasz ultra mocny miecz. Spróbujemy jeszcze raz. Chociaż jak widzieliście, efekt był naprawdę mocny. Dobrze, że się nie pobrudziłem. Na szczęście tym razem nie poszło na mnie. Okej, jest idealnie rozgrzane i teraz przecinamy po raz... O, teraz przeszło idealnie. Ja nie mogę. Wow, co jest, ty mordo. Ja nie mogę, dobra, aż teraz nie mogę tego wyciągnąć. Zobaczcie, no butelka sobie nie poradziła. Jeszcze tutaj, o, o. No to było do przewidzenia jednak, nie? Plastikowa butelka, jeszcze wstrząśnięta. Na szczęście sam się aż tak bardzo nie pobrudziłem, więc z tego jestem zadowolony. Mimo, że było do przewidzenia to, co się wydarzy, czyli będzie jedno wielkie boom, to jednak warto było to zobaczyć na własne oczy. A teraz na własne oczy zobaczycie, jak rozwalamy kolejną, jeszcze ciekawszą rzecz. Skoro jesteśmy przy napojach, tym razem mamy, uwaga, uwaga, taki oto balon z kolą, więc wybuch będzie fenomenalny. Dodatkowo zrobimy sobie wybuch w slow motion, więc wszystko idealnie będziecie widzieć. Także sam nie mogę się doczekać zobaczyć to na własne oczy. No akurat z balonem nie będzie kompletnie żadnego problemu. Wystarczy, że tylko go dotkniemy tym ciepłym nożem i nic już z niego nie zostanie. Mamy nóż i teraz przecinamy, to będzie dobre. Wow, okej, to było do przewidzenia. Tylko to lekko musnąłem, nie? Wow, jaki zapach tutaj się robi, niefajny. Ale jazda, ty, to jest całkiem fajne. Okej, teraz muszę koniecznie zobaczyć to w slow motion, bo jestem ciekaw, jaka będzie moja reakcja. Dobra, przykładam nóż i tylko dotknąłem, nie? I tak wszystko się rozlało. To było genialne, jak to wszystko tak chlusnęło. Mega fajne, mega satysfakcjonujące. Ja jeszcze raz to oglądam. Wow, mega fajne. Uwielbiam slow motion i myślę, że wy również, także strzelajcie łapeczkę w górę, no i nie zapomnijcie subskrybować kanał, ten tutaj przycisk subskrybuj, żeby nie ominąć żadnych kolejnych odcinków, a my lecimy rozwalać jeszcze kolejne rzeczy. Kolejną rzeczą, którą przetniemy, będzie ta świeczka. Zrobimy to idealnie tutaj na środku i moim zdaniem będzie to wyglądało mega satysfakcjonująco, tak płynnie przejdzie. Ojejku, aż się nie mogę doczekać, nie? To będzie takie relaxing. Mamy nóż i lecimy. Ło, jak się topi. Okej, nie idzie tak płynnie, jak myślałem, że pójdzie, ale i tak bardzo dobrze. Okej, jeszcze tak, dalej. No, jak to płynie, jak to się rozpływa, aż poszło. No, ładnie, okej. Próbujemy jeszcze tutaj na pół. Okej, dalej już chyba nie chce iść. Już chyba temperatura naszego noża kompletnie spadła. Tutaj jeszcze możemy poroztapiać, zobaczcie. Ale ładnie to wygląda. Wow. Naszą świeczkę możemy wręcz obierać z tego czerwonego koloru, widzicie to? Ale to jest satysfakcjonujące. Wow. Może nie była to rzecz tak wybuchowa, jak wcześniejsze, ale sam fakt, że było to tak satysfakcjonujące, musieliśmy to zrobić. No i moim zdaniem wyszło bardzo fajnie. Tym razem będzie nieco smutno, bo zniszczymy sobie taką maskotkę. Przykro mi, ale musimy to zrobić, po prostu jestem ciekaw reakcji. Nie wiem, jak to zrobimy. Raczej nie chciałbym odcinać głowy, bo to byłoby nieco straszne, dlatego przetniemy naszą maskotkę tak na pół. Zobaczymy, czy nasz mega mocno rozgrzany nóż da sobie z tym radę. To jest dosyć mocny plastik. Przechodzimy do cięcia. Najbardziej jestem ciekaw tej tutaj grzyweczki, czy ona się wręcz zapali. To będzie dobre. Lecimy, przecinamy naszą maskotkę. Ło, jak to leci płynnie. Co? Ej, idealnie na pół się uda to przeciąć. Okej, okay, no dalej, okej, okay. Poszło, możemy nawet to tak przyłożyć jeszcze, ale jazda. O nie, uciekło, może jeszcze tak. No już trudno idzie, powiem wam, trudno. Ale nadal jakoś sobie radzi. O nie, odcięliśmy połowę głowy. O, jak to ohydnie wygląda,
co my zrobiliśmy? Ej, nóż się jeszcze wtapia. To bardzo dobrze idzie, ty. To było satysfakcjonujące, serio. Powiem wam, że łatwiej się to przecinało niż wcześniejszą świeczkę. To mnie trochę zdziwiło, myślałem, że będzie trudniej. Poza tym, jak widzicie, nasza maskotka jest totalnie zniszczona. Tutaj jest spalona. Tutaj odcięliśmy jeszcze jej głowę. O nie! To było nieco straszne. Ja tutaj nie chcę się za bardzo nad tym rozwodzić. Rozwaliliśmy dzisiaj tym nożem mega dużo przekozackich rzeczy. Jak widzicie, nie zostało z niego za dużo. Zmienił kompletnie tutaj kolory, jest taki czarny. Ja nie mogę. To tym już sobie chleba raczej nie będę kroił. Może sobie go nawet zostawię na pamiątkę. Tak samo wy na pamiątkę możecie kliknąć subskrypcję. O, czerwony przycisk subskrybuj, żeby nie zapomnieć o kanale, ponieważ będzie o wiele więcej takich kozackich odcinków. Klikajcie również łapeczkę, no i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!